wilk i 7 koźlątek. Pewnego razu żyła sobie bardzo szczęśliwa kozia rodzinka. Mama kózka w pośpiechu krzątała się po domu, szukając swojej torebki i kluczy. Gdzieś muszą być. Przecież położyłam je tu wczoraj. Mruczała pod nosem. Mamo! Śmiały się małe kózki. Zajrzyj do szafy! Na pewno są tam, gdzie zawsze! Mama koza otworzyła szafę, a tam siedziały zadowolone 2 najmłodsze kózki. A wy co tu robicie? Zapytała mama, łapiąc swoją torebkę. My właśnie! Mamrotały małe kózki. Tymczasem mama szybko wypiła łyk kawy i podbiegając do drzwi głośno zawołała. Dzieciaki! Biegniemy, mamo! Wszystkie 7 koźlątek znalazło się szybko przy kozie. Nawet najmłodsze, które bębniło do tej pory na pianinie, oderwało się od grania. Muszę biec do lasu. Proszę, nie otwierajcie nikomu drzwi. Pod żadnym pozorem. Wilk znowu mieszka w naszej okolicy. Jest bardzo groźny. Poznacie go po grubym głosie i czarnych łapach. Może udawać kogoś miłego, ale jest strasznie niebezpieczny. Koźlątka odpowiedziały zgodnie. Spokojnie, mamo! Załatw wszystkie sprawy i wracaj do nas! Nie wpuścimy wilka! Po niedługim czasie ktoś zastukał do drzwi i zawołał. Otwórzcie drzwi, to ja, wasza mama. Koźlątka były jednak czujne i zawołały. Kłamczu, kłamczu, nie jesteś naszą mamą. Ona ma słodki głos, a ty masz bardzo gruby. Jesteś wilkiem. No coś podobnego. Zdziwił się wilk i pobiegł do sklepu. Tam kupił duży kawałek kredy i sok pomarańczowy. Zjadł kredę i popił sokiem. Brrr, okropieństwo. Skrzywił się. Teraz na pewno mnie nie poznają. Zaśmiał się po chwili do siebie. Wrócił, zastukał do drzwi i zawołał. Otwórzcie, dzieci, to ja, wasza mama. Wróciłam. Przy stole blisko okna siedziały 2 koźlątka i grały właśnie w skrable. Czarna łapa za oknem! Zawołało jedno. Naiwniak, 9 punktów! Dodało drugie. Nie otworzymy ci! Nasza mama ma białe łapy, a nie czarne! Zawołały kózki z głębi domu. Coraz bardziej rozłoszczony wilk pomaszerował do piekarni. Strasznie boli mnie łapa, posmaruj mi ją ciastem i posyp mąką. Potem bardzo zadowolony z siebie wrócił do domku. Tym razem, niestety, koźlątka nie były już tak czujne. Kiedy usłyszały... Otwórzcie, to ja, wasza mama. Od razu otworzyły drzwi. Mam was. Wygłodniały wilk wpadł do domku i rzucił się w pogoń za małymi kózkami. I chociaż szybko uciekały, wyłapał i pożarł je wszystkie. Nie, poczekajcie, nie wszystkie, oprócz jednego. Kiedy mama koza wróciła do domu, od razu zauważyła otwarte drzwi. O nie, moje dzieci, moje kochane dzieci, wszystkie zniknęły. Nagle usłyszała jakiś dźwięk dobiegający z zegara. Mój synek! Ucieszona mama przytuliła maleństwo. Mamusiu, to był wilk, ten wstrętny wilk. Już ja go dopadnę, tego bestialskiego potwora. Mama koza wybiegła z domu. Tego, co się potem działo, aż boję się opowiadać. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak wygląda naprawdę zdenerwowana mama koza. Tymczasem wilk z pełnym brzuchem wylegiwał się na słońcu. Bardzo zadowolony z siebie uciął sobie drzemkę. Koza tylko na to czekała. Rach, ciach i małe kózki, całe i zdrowe, wyskoczyły z brzucha wilka. Zamiast nich w brzuszysku znalazły się ciężkie kamienie. Kiedy wilk przebudził się wreszcie, ledwo podniósł się z trawy. Mój brzuch! O, jak strasznie ciężki jest mój brzuch! Muszę się napić i to już! Kiedy pochylił się nad taflą wody, kamienie przeciążyły go i zniknął w głębokiej toni. Od tej pory słuch po nim zaginął.
Małe kózki razem z mamą żyły długo i szczęśliwie. I zawsze, ale to zawsze, no prawie zawsze, słuchały mamusi. Koniec. Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będziemy robić taką pracę, kózkę do naszej bajki. Potrzebne materiały to szara kartka, czarna kartka formatu A4, ołóweczek, kredka, linijka, patyczek, taśma, klej i nożyczki. I zaczynamy od kartki siwej. Bierzemy sobie karteczkę, zginamy równiutko, się postarajcie. Teraz ją sobie przetniemy. Na jednej części narysujecie sobie głowę od kozy. Czyli zaczynamy sobie malować. Oczywiście jak chcecie, możecie sobie namalować, zrobić kozę z innego koloru, ale mi akurat najbardziej spasował kolor siwy. Poprawiacie sobie to kredką albo mazakiem, co tam uważacie. Teraz musicie sobie to wyciąć. Z tych resztek, co Wam zostało, z tego szarego papieru, musicie sobie narysować ogonek od kozy i jeszcze kopytka. Ogonek 1, kopytko oczywiście 4, a z tej części, pokażę, która została nam połowa z kartki, zrobimy sobie cały tułów. To jest ten. Taka część kartki, która nam została. I musicie sobie zrobić tak. Jedną część tak z centymetr, półtora sobie zagiąć. Jedno. Później następny kawałeczek. Trochę większy. Powiedzmy, że tyle. To jest 3-4 centymetry. Równiutko. I teraz zobaczcie. Jak już mamy to zgięte, tu sobie i nam wychodzi cały tułów od kozy. Czyli potrzebny nam jest klej. Smarujemy sobie ten wąski paseczek i przyklejamy. O, teraz chwilkę poczekamy, aż nam to wyschnie. A w tym czasie z czarnego papieru zrobimy sobie nogi od naszej kozy. Musicie sobie zrobić taką szerokość, żeby po prostu nie były te paseczki szersze niż kopytko od kozy. To samo z tej strony, żeby nam mniej więcej równo wyszły paseczki. Raz. Łączycie sobie. Te paseczki teraz musicie sobie wziąć, poskładać, pozginać, zrobić z nich taką harmonijkę. Żeby dla ułatwienia były dwie takie same, to sobie bierzecie dwa paseczki, razem złączacie i zginacie i będzie szybciej. I robimy harmonijkę. I teraz sobie tylko wszystko łączycie, czyli potrzebny będzie klej, nasze kopytka przyklejamy do nóg.
I teraz sobie wszystko łączyć. Czyli do tułowia przyklejamy ogonek, głowę sobie montujecie i teraz jeszcze nogi przyczepiamy, żeby nasza kózka się poruszała. Przyklejacie sobie patyczek, czyli potrzebny Wam jest taśma i patyk. Czy tam, jak nie macie takiego patyczka, to możecie sobie wziąć nawet słomkę. I tak wyglądają nasze dwie prace. Dziękuję bardzo za uwagę.